Dzień dobry na kanale Axis Libris. Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć pokrótce o książce, która to właściwie jest opowiadanie. Janko Muzykant. To jest, jak może widzicie, to jest z tej kolorowej klasyki, z tego wydania właśnie. Wydawnictwo Grek wydaje teraz, czy wydawało, nie wiem kiedy to powstało, serię Kolorowa Klasyka, gdzie właśnie te książki takie klasyczne, jakieś lektury, czy tam właśnie książki, które niby tam lekturami się stawały. Co, Gionetko? Malutki kocie. Są wydawane właśnie nie w taki lekturowy sposób, tylko jak normalne książki z ilustracjami kolorowymi i w ogóle w takiej ładnej formie. Janko Muzykant to jest po prostu takie opowiadanie, względnie krótkie, jednak powstało w formie książki. Ono jest takie cieniusieńkie, to jest cieniusieńkie na tyle, że można to po prostu w pół godziny przeczytać, ale jakby ja u nas nie przerabialiśmy Janka Muzykanta na, jako lekturę szkolną. Nie przerabialiśmy tego w szkole i ja tego nie znałam, także tylko jedynie ze słyszenia, gdzieś tam jakieś babcie, czy jakieś tam znajome z pracy, czy ktoś tam, ludzie starszych pokoleń opowiadali, że... Co, Gieneczku? Opowiadali, że właśnie tutaj ten Janko Muzykant, jakaś taka książka strasznie smutna była i w ogóle jojejku. Nawet jakoś ostatnio coś... Koleżanka w pracy mi mówiła, że o, coś tam, no tam dziecko do pieca wkładali, tylko że... Jej się pomyliło, ona mówiła właśnie, że to Janko Muzykant, a to dziecko w piecu to był Antek. Też taka nowelka jakaś, Prusa, tutaj mamy Sienkiewicza. Także jak coś, to ja też tego Antka będę chciała przeczytać, to na przyszłość nabędę i przeczytam, bo nie czytałam tego Antka też, a też babcia kiedyś mi opowiadała właśnie, że tam jest motyw, że dziecko do pieca wkładali i ja no, chciałabym poznać, zobaczyć o co chodzi i sprawdzić w ogóle, czy jakby o co tyle hałasu, nie? Pomijając Antka, mówimy o Janku Muzykancie. Jest to taka krótka nowelka, którą czyta się bardzo tak fajnie i przyjemnie, abstrahując od tematyki. Chodzi mi o język. Język jest taki trochę staropolski, ale taki zrozumiały, nie ma tam jakichś tam wzdysz, azalisz, coś tam, jakieś takie dziwne słowa. Nie, są dosyć takie zwykłe słowa, tylko jakby konstrukcja zdań jest, wydaje się, taka staropolska, no bo to w końcu Sienkiewicz on tutaj miał jakby taki styl, żeby właśnie sobie postarzać ten polski i dlatego czyta się to całkiem fajnie, jeżeli ktoś lubi oczywiście taki język właśnie starszej formy. I jeśli chodzi o tematykę, to jest to, ja wiem, nie czułam smutku, tylko oburzenie, kiedy czytałam tę książkę. Jakby smutek tutaj był stanowczo zbyt... jakby oczywiście, że smutna jest to historia tego chłopca, ale bardziej odczuwałam takie oburzenie, że Jezus, jak tak można? Więc generalnie to jak znacie ludzi, którzy mają takie kurwa, kiedyś to było, a kiedyś to żyliśmy w jeziorze, było nas 11, czy jak to tam szło, i było fajniej w ogóle, a teraz to coś tam. A teraz to bezstresowe wychowanie i co z tego wyrasta. Jakby, no... Kiedyś to właśnie było tak, że jak dzieciak się jakoś tam wyróżniał, to go bili i w ogóle... I to było po prostu traktowanie strasznie niefajne. W ogóle ten chłopiec na początku jest... Cały czas jest wymieniane tylko jego matka. W ogóle nie pojawia się postać ojca, więc tak sobie myślimy, no nieślubne dziecko, jakby... Ale też z drugiej strony ona od początku jakby jest tam powiedziane, że gdzieś tutaj było powiedziane, że no na swój sposób go kochała, ale go biła i tak dalej. Coś takiego tam gdzieś było. No i generalnie ona jest tak trochę jakby... Wolałaby, żeby go nie było, ale no jak już jest, to tam się nim zajmie, coś na tej zasadzie, więc nie wiem, ja bym tu nawet spekulowała, czy w ogóle tutaj on nie powstał w jakiś nielegalny sposób, bo taki właśnie, taka niechęć do tego dziecka, to nie wiem, czy to tylko nieślubne dziecko, czy to jest jeszcze kwestia tego, że po prostu to była wymuszona ciąża, mówiąc łagodnie, bo no tak to jakby... Taki po prostu vibe jest tego, taki odbierałam vibe, że to jest po prostu bardzo niechciane to dziecko jest i że w jakiś sposób tutaj jest w jakiś sposób taki wzgardzone przez nią i przez też otoczenie. Ono jest to dziecko bardzo chorowite. Tam w ogóle parę razy jest napisane, że ma wzdęty brzuch. To tak z głodu jest ten taki właśnie bardzo... Nie wiem, często jakieś tam zdjęcia widzicie dzieci z Afryki czy z Auschwitz, te dzieciaki takie głodujące na skraju śmierci praktycznie mają wydęte takie brzuszki. I tutaj jest wymienione ze 2 czy 3 razy, że on coś takiego miał. I w ogóle był wychudzony, zapadnięte policzki, strasznie chorowity. Jakby nie wiem, czy już mówiłam wam w przypadku książki takiej o nauce o dotyku. Homo hapticus. Tam chyba gdzieś było powiedziane właśnie, że dzieci bez czułego dotyku nie przeżywały, że tam nawet jakieś tam, nie wiem, małe myszki czy jakieś inne zwierzątka, że tylko pędzelkiem wystarczyło głaskać i to zwiększało ich szanse na przetrwanie i że generalnie bez dotyku nie przeżywały. I tutaj no, ta chorowitość tego dziecka może też wynikać właśnie z tego braku czułości. On nic dobrego w życiu nie zaznaje tak naprawdę. No i jedynie co, to on tam ma jakąś taką pasję, że muzyka, że tam różne jakieś naturalne dźwięki słyszy jako muzykę i że to jest takie dla niego eskapistyczne, że on sobie ucieka w ten właśnie świat tych dźwięków, przez co staje się też dla innych ludzi pośmiewiskiem i wytykają go i w ogóle, że o, dziwak, jakby no... Społeczeństwo. We live in a society. Isn't that right? Batman. W każdym razie tak, i on potem miał taką pasję, właśnie gdzieś tam podsłuchiwał, jak ktoś gra na skrzypcach i zobaczył, że ktoś tam na tym dworku, gdzie oni tam pracowali, ktoś tam miał właśnie skrzypce wiszące na ścianie i on chciał choćby tylko dotknąć. Dla niego to była w ogóle taka świętość, jakieś takie niesamowite ukochanie, takie najwyższe marzenie, żeby po prostu grać na takich skrzypcach i on sięgnął po nie, ale ktoś go przyłapał i stwierdzili, że on chce ukraść. I po prostu go tak zatłukli w ramach kary. Tak, sąd po prostu wymierzył dziecku 10-letniemu karę chłosty i wskutek tej kary, spoiler, dziecko ginie. Znaczy później po prostu z osłabienia umiera w łóżku, gdzie tam matka rozpacza nad nim strasznie. No i potem jest taki właśnie taka puenta, że tutaj wracają państwo, właściciele tego dworku, wracają sobie z pobytu we Włoszech i że o, tutaj tam tak dbają o, po francusku w ogóle mówią, wracają z Włoch i mówią po francusku, także pozdro dla typów. I że o, jakim pięknym krajem są Włochy, bo tam dbają i protekcją otaczają młodych, wzrastających artystów, talenty, nie? I że tutaj na zasadzie, że o, cudze chwalicie, swojego nie znacie, tutaj pod nosem mieliście jakiś taki wzrastający talent i wszyscy go wyśmiewaliście, wytykaliście, a może też by kiedyś był wspaniałym muzykiem, jakbyście dali mu szansę, bo miał po prostu taki miał potencjał. I że tutaj właśnie jest to takie, że to traktowanie tych artystów i tak dalej. Gdzieś tam przeczytałam też na Wikipedii bodajże, że to jest właśnie tutaj takie pozytywistyczne to mówienie, że praca u podstaw i że dbanie o tych właśnie rodzimych artystów i tak dalej. Ale generalnie dla mnie tutaj podstawą w tej nowelce, w tym opowiadaniu, podstawą to nawet nie jest sam fakt tego, że o artystów trzeba dbać, że trzeba dawać im tam wsparcie, że jeżeli ktoś jest z innego pochodzenia niż jedynie słuszne, czyli jeżeli ktoś jest tam nieślubny, biedny czy coś tam, to takim ludziom też trzeba dać szansę na edukację i tak dalej. Jakby tak, jak najbardziej. Ale mam wrażenie, że tutaj jakby takim najbardziej bijącym w oczy powodem, problemem jest przemoc wobec dzieci i traktowanie jej jak coś takiego, że no, należało mu się, ukradł, więc dostał lanie. Dostał pamiątkę, nie? Żeby więcej nie kraść. I właśnie taka fizyczna kara i w ogóle znęcanie się nad dziećmi to generalnie... I jak słyszę, jak ktoś mówi, że o kurwa, kiedyś to było, kiedyś to mieliśmy dzieciństwo, kiedyś to coś tam. Kiedyś to właśnie wyglądało w ten sposób, że się używało przemocy wobec dzieci i że to było na porządku dziennym, że to było w porządku, to było okej, to było fajne. Znaczy, to było takie normalne, tak? Że no jak inaczej nauczyć, żeby nie kraść? Żeby nie kraść, no jakby, no nie wiem, wyjaśnić mu, jakie są hierarchie wartości, przedstawić mu, jakie mogą być konsekwencje, z czego... co mogą, jakby do czego może prowadzić takie postępowanie, że jeżeli każdy z nas będzie kraść, to on sam będzie obawiał się o własne jakieś rzeczy, bo ktoś inny będzie mógł mu kraść tak samo, że jakby, no nie wiem, wytłumaczyć, żeby ze swojego rozumu wywnioskował, że no kurde, w sumie się nie opłaca kraść. Tylko prać? Więc to jest dla mnie dobry obraz, ta książeczka, to opowiadanko, to jest dobry obraz właśnie taki antyprzemocowy, że jakby to do niczego nie prowadzi, to niczego nie załatwia ta przemoc, że te kary cielesne przez niektórych ludzi nadal do dziś uważane za coś, okej, to się przydaje, a czasami to trzeba. Nie, nie trzeba. Nawet nie wolno. To, że tobie się wydaje, że dzieciak będzie bardziej posłuszny, bo będzie się bał kary, to nic nie załatwia. To jest po prostu... To jest chore, że dalej w dzisiejszych czasach jeszcze, XXI wiek, i jeszcze są środowiska, są ludzie, wśród których jeszcze pokutuje takie przekonanie, że to coś daje, że to jest w jakiś sposób skuteczne. Jakby nie. Ta kara fizyczna, ta przemoc nie sprawi, że człowiek staje się lepszy, że uznaje moralność za słuszną, tylko po pierwsze robi to ze strachu, przy czym jeżeli dojdzie do takiego punktu w życiu, że nie będzie widział, że nikt mnie nie przyłapie, nikt mnie już tutaj nie uderzy, albo jestem zbyt silny, żeby mnie ktoś uderzył, to w tym momencie nic nie stoi mu na przeszkodzie, żeby popełniał te przestępstwa, tak? Jeżeli pozbędzie się tego strachu. Albo jeżeli dojdzie do takiego wniosku, że dobra, raz dostanę pranie, już nie raz dostawałem po łbie, to teraz też dostanę, mi się nic nie stanie, to idę kraść. To nic nie daje. Jeżeli nie będziemy edukować, wyjaśniać i tłumaczyć konsekwencji i właśnie jakby zapoznawać z tą szeroką skalą, dalekowzroczną, no to nic nie da. I tutaj w przypadku właśnie tego Janka muzykanta, ten dzieciak tak naprawdę wcale nie chciał nawet kraść. Tam jest wyznaczony sąd i jacyś ławnicy, którzy patrzą na 10-letnie dziecko i które w ogóle jest takim po prostu zatrzymanym w rozwoju osobnikiem przez ten brak czułości i brak opieki, że wsadza palec do ust jak niemowlę, chociaż ma 10 lat i oni takie dziecko patrzą i no tak, na pewno chciał ukraść. Chyba swoją miarą mierzą. W każdym razie no jest to strasznie poruszające, bulwersujące. Ta treść jest... Niby tutaj mamy stare czasy, jakieś tam, nie wiem, koniec XIX czy początek... No koniec XIX chyba wieku. Nawet może być początek XX, wszystko jedno. Jest to... w jakiś sposób aktualna treść, ponieważ nadal mimo wszystko istnieją wśród nas ludzie i są środowiska, elementy społeczeństwa, jakieś kręgi, które uznają takie postępowanie wobec młodych ludzi za słuszne i za prawidłowe. Ja nie mam pojęcia, jakim cudem się jeszcze coś takiego uchowało, ale generalnie no to jest... Dobrze jest zapoznać się z taką treścią. Dobrze jest jednak sobie przeczytać to opowiadanie i tak spojrzeć dogłębnie, jakby przeżyć tę historię, bo no, ja Wam opowiedziałam w skrócie, myślicie, a dobra, to już znam tę historię, ale przeczytajcie ją sobie, bo tutaj mamy właśnie też tym ładnym językiem, takim ładnym polskim językiem opowiedziana ta historia jest i to jest takie właśnie budujące ten kontekst cały ze szczegółami, że można sobie wejść w ten świat i praktycznie bardzo się tak wczuć w to. Więc fajnie jest to sobie przeżyć i to właśnie bardzo daje do myślenia i też zachęca do takiej dyskusji, więc rzeczywiście ja bym nie rezygnowała z tej książeczki jako lektury, zwłaszcza, że to jest bardzo krótkie, więc ja miałam czasem problem przeczytać lekturę i jak zaczynałam, nie wiem, dopiero drugi rozdział, to myśmy ją skończyli przerabiać i zaczynaliśmy drugą kolejną. Ja jeszcze nie doszłam do połowy tamtej, ale jeśli chodzi o to, to przeczytałabym to nawet na przerwie, ale... Warto, żebyśmy dalej przerabiali w szkołach takie właśnie lektury jak to, bo no to daje takie właśnie nam poczucie tego kontekstu, tak, że po pierwsze robi nam pole do dyskusji na tematy właśnie społeczne, jakie można znajdować rozwiązania dla młodych takich właśnie jakichś wzrastających artystów, którzy może niekoniecznie nie nadają się za bardzo do pracy takiej fizycznej, typu kopać rowy, nie wiem, coś takiego, więc jakby nie przysłużą się w ten sposób, ale mają właśnie jakieś tam talenty takie artystyczne, ale są z jakichś zbyt biednych rodzin, żeby sobie pójść właśnie na jakieś tam studia i iść w szeroki świat. Także właśnie problem przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci, problem tego, że no, ta matka właściwie tutaj wydaje się od początku, że ona nie chciała tego dziecka. Więc jakby może lepiej by było, żeby ona go po prostu nie rodziła, tak? Jeżeli miała takie po prostu poczucie, że o, tutaj ona prawie umarła w ogóle rodząc je, jakimś cudem w ogóle oboje przeżyli ten poród. I ona no, tak sprawiała wrażenie, ja miałam takie cały czas poczucie, że ona od początku, ona go wyzywała od odmieńców w ogóle. Więc to też robi nam takie pole do dyskusji, jakby dlaczego zmuszać tą kobietę do rodzenia, jeżeli to dziecko potem ma przeżywać takie rzeczy i cierpieć i nic z tego, kompletnie nic to nie wniosło, że to dziecko żyło i, znaczy nie żyło, wiadomo, to jest fikcja, ale istnieją takie przypadki, prawda? Że takie dziecko sobie przeżyje te 10 lat i potem umrze i co? To nic nie wnosi. Więc po co ona w ogóle miała rodzić, jak łatwiej temu dziecku byłoby, gdyby ono się w ogóle nie urodziło i nie musiałoby cierpieć 10 lat głodu i wyśmiewania i w ogóle i masakra. Więc generalnie to też bardzo dużo daje takiego pola do takich nawet kontrowersyjnych jakichś rozważań. Więc naprawdę to jest fajne do takiej lektury i nawet żeby sobie już poza szkołą, jako dorosły człowiek, który sobie tam mamy jakąś tam biblioteczkę, to sobie taką książkę właśnie nabędziemy i przeczytamy, żeby właśnie poruszyć trochę gdzieś tam w głowie takie, że no... Są ludzie, którzy do dziś mówią, że o kurwa, kiedyś było fajniej, kiedyś było lepiej, a teraz to jest... Kiedyś były czasy, a teraz już nie ma czasów, tak? No więc nie. Teraz mamy lepiej. Teraz mamy lepiej, pomimo, że są jeszcze miejsca, gdzie nadal jest tak chujowo jak tam, ale jest tego coraz mniej i jest to coraz bardziej społecznie wzgardzane. W tamtych czasach, kiedyś to było, to... takie zachowania wobec dzieci nie były wzgardzane społecznie, były traktowane, przyjmowane jako norma. Teraz, jak słyszymy o tym, bulwersujemy się, czujemy, ale jak tak można? Trzeba to zlikwidować, trzeba to zgłosić gdzieś. Kiedyś nawet nie było gdzie to zgłosić. Więc to jest o tyle fajna właśnie pozycja na biblioteczce gdzieś. Można sobie co jakiś czas zajrzeć, przeczytać nawet, nie wiem, nudzi nam się, nie mamy co robić, a wrócimy sobie do tej historii i pomyślimy jeszcze, jakie jeszcze wnioski możemy z tego wyciągnąć, jakie jeszcze dyskusje możemy z tego wyprowadzić, bo to naprawdę może nas zachęcić, zainspirować do dyskusji na różne tematy. Nie tylko o tym, że artyści powinni być wspierani i tak dalej, Może wy czytaliście to opowiadanie, może wy przerabialiście w szkole, może macie jeszcze jakieś inne przemyślenia na ten temat, może widzicie w tym jeszcze jakieś inne problemy społeczne, które warto poruszać dzięki tej książce, dzięki tej książeczce malutkiej. A może uważacie, że nie jest w ogóle warto, żeby 16 stron w osobnym wydaniu nabywać? Ja to za jakieś 2 złote kupiłam. 2 złote! Co to jest 2 złote? Jednego dnia sobie popcornu nie kupię. Pff. Wielkie mecyje. W każdym razie, no to tak jak mówię, że jeżeli ktoś z Was tutaj ma jakieś takie tutaj przemyślenia, jeśli chodzi o tę książeczkę, to zapraszam do komentarzy. Jeżeli jesteście natomiast zainteresowani, co Wam będę opowiadać o kolejnych jakichś książkach właśnie z takich lekturowych, lektur szkolnych niby, czy właśnie o tym Antku, o którym wspomniałam, bo mam w planach go przeczytać. Jak się dowiedziałam, że to nie tutaj jest ten piec z dzieckiem, to pomyślałam, a to gdzie to było? Szukam w necie Antek. A dobra, no to ten Antek na kolejny ogień. Więc nomen omen. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie jeszcze z tej... Bo polecam tę serię Kolorowa Klasyka, bo to naprawdę jest fajna seria właśnie, że nie mamy poczucia, że czytamy jakąś lekturę szkolną. Tu są takie ładne ozdobniki jakieś z tym Jankiem i tutaj jest jakaś nutki, są takie, więc kolorowe jakieś obrazki takie ładne. To jest całkiem przyjemna oprawa, więc myślę, że to jest fajnie, że ta seria została wydana. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie moją opinią o kolejnych książkach z tej serii, mam jeszcze, jak opowiadałam Wam o czym? Przed wiośnią, to mam jeszcze Syzyfowe prace, więc Syzyfowe prace też będę omawiać już za jakiś czas. W każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrybowania kanału, żeby wtedy nie pominąć żadnego nowego filmu. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym? No, to są skrzypce. Tak jakby ktoś nie wiedział, jak wyglądają skrzypce. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć na ten temat? Polecam, pomimo wszystko, żeby się wzruszyć, wkurzyć i pomyśleć. Papatki? Tak, Gieneczku. A Ty sobie leżysz tu ślicznie, Gieneczku. Tak? Śpisz sobie ładnie? Gieneczku? Mój Gienuś sobie ślicznie śpi. Jesteś bardzo piękny. Tak? Ptaszki nam się zalęgły na balkonie, Gienusiu, tak? Ptaszki nam się zalęgły na balkonie, Gieniusiu. Gołąbki mają już takie wyrośnięte pisklaczki, prawda, Gieneczku? A Ty ich w ogóle nie gonisz. Niech sobie rosną, co, Gienuś? Tak? Mój Gieneczku kochany. Kota! Jesteś bardzo pięknym kotem. Tak? Gieneczku! Nieniuszku. Niam. Gieneczek. Tak? Gieneczek. Jesteś zadowolony?